Siema, tu Pyzada, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, 5:54, jest sobota, 15 czerwiec 2024. I w ten czerwcowy sobotni dzionek nakręcę dla Was materiał jakiś z tej wody, czyli Kielcok, zalew na Szydówku, Kielecki, nie inaczej, woda PZW, więc postaram się nakręcić dzisiaj z tej wody jakiś materiał. A co uda się złowić, zobaczcie. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc, drodzy Państwo, jest taka sytuacja. Podpórek nie wziąłem. Szybko, szybko. Wczoraj na grzybach zmontowanie filmu. Później do pracy i z pracy szybko się spakować. Więc nie wziąłem podpórek. Czyli będę łowił tak. Dwie podpórki mam takie. Jedną wędkę postawię w ten sposób nad grającą szczytówkę, a drugą za pomocą sygnalizatora brań, i tutaj postawię sobie wędkę na schodkach, z tego względu, że nie mam jednej podpórki oraz do podpórki nie mam podpórki, która będzie do wędkowania na gającą szczytówkę, i w ten sposób muszę sobie jakoś radzić. O, ryba ładnie się spławiła. Być może okoń, sandacz nieduży, szczupaczek albo jakiś inny gatunek rybki. Więc, drodzy Państwo, trzeba sobie jakoś radzić. Więc jedziemy z tym koksem. Jak to mówię, jakoś to będzie. Pierwszy zarzut. Przynęta nieduża. Oczywiście ją doprawimy, tak aby podkreślić przynęty zapach. Ok, luźniutko. I tak mówię, nie dekrył, chował zanęt, pułapki robił. Nie będę chował przynęty w zanęcie. Pokażę Wam co i jak. Zanęta, drobny pelet, pieczywo fluo. Zrobimy tak, luzem. Zarzucę zestaw luzem. Nie będę chował na razie przynęty w zanęcie. Żyłka jest tam prawdopodobnie na klipie. Wybiorę sobie kierunek. Ławki i kosza. Dobrze. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Napnę trochę kierunek tam na kosz, na ławkę. Niech to opadnie, naciągniemy. No i tak będę sobie radził jakoś. A drugą za pomocą sygnalizatora brań rzucę przed Ciebie na tą. I mamy jedną z wędek oraz drugą. To samo, żółty kolor na początku, a tutaj sygnalizator brań, tak aby zaobserwować sobie przyrodę, porobić sobie inne nad wodą rzeczy, odpoczywać. I też luźno, luźno, nie chowam na razie. Tu jest bez klipa. Na wprost ławki.
ok. Zapinam na klip, tak aby w jedno miejsce cały czas rzucać i tam nęcić sobie. Ściągnę trochę. O. I taka prowizorka. Tak się spakowałem, więc tak będzie. Ok, siedzimy, wędkujemy, odpoczywamy i łapiemy słońce. Więc drodzy Państwo, sam jestem ciekaw co i jak. Posiedzimy do południa przynajmniej, może do wieczora. I zaczynamy. Godzina 6:04, sobota 15 czerwiec. Zestaw. Podkreślimy zapach przynęty. Zanęty. I teraz wezmę, schowam. Schowam naszą przynętę, nie będę zmieniał. Lecz schowam ją. Damy smarta, sweetcord, słodką kukurydzę. O, obłędnie pachnie. Okej. Schowamy przynętę. I na górę damy odrobinę smarta. W ten sposób. Mam dużo przynęt, więc będziemy dobierać przynęty, jak to mówię, tak aby coś na tej wodzie PZW dzisiaj wydubać. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Okej. Okej. Dobrze, a tamta ich stoi na razie. Drapieżnik bije przy brzegu, szczupak drobny albo okoń. Bije cały czas drapieżnik, gania te rybki. Okej, napięte, więc wędkujemy. Łapiemy słonko. Dzisiaj ma być ciepło. Ja się rozebrałem, opalam się. Przynajmniej jak ryby nie jadą brać, to człowiek słońca na ciele nałapie. I taki odpoczynek na Kielcoku. Jeden spinningista był ze spinningiem po drugim brzegiem. Na obko przeszedł, chyba mostkiem będzie szedł teraz tą stroną. A tak to nie widzę, żeby ktoś z wędkarzy siedział na tym zbiorniku. Praktycznie jestem, tak mówię, sam łowiący metodą gruntową. No i tylko co jakiś czas na ścieżce ludzie, którzy biegają i w ten sposób odpoczywają nad tym zbiornikiem.
Dobrze, dobrze. Więc siedzę i wędkuję. I czekam na pierwszą rybę. Tak, nic się nie dzieje. Godzina 6:53. Przerzuciłem zestawy obydwa. Zmieniłem przynęty na inne smaki. Inne, powiedzmy, kolory. No i zobaczymy, zobaczymy. Na razie nic, cisza. Takie łowienie z marszu bez wstępnego nęcenia tam, gdzie należy do stowarzyszenia. Jak jeżdżę, to se z rana sypę. Dobrze, bogato towar. No i tam ryba musi podpłynąć, wejść, a tutaj tak bez nęcenia. Widzicie, że słabo to wszystko ogarnę, nawet podpórek nie wziąłem. Odpowiednich. Mogłem też jednego klasyka wziąć za pomocą pinki, którą mam w lodówce, pineczkę, klasyk i na koszyczek spróbować może jakiś białoryb, płoć, leszcz. Skusiłby się, ale nie było na to czasu, więc miałem przyszykowane dwie wędki do metody, więc je szybko zabrałem. I tak to mniej więcej wygląda. Po północy poszłem spać i tak. O 4:00 wstałem, o 5:00 autobus, więc nie było za bardzo jak się wyspać. Po pracy odpocząć. No i brałem to co gotowe. A że wcześniej jedną podpórkę wyjąłem i zmieniałem, zapomniałem wsadzić. No ale najważniejsze, że jakoś to ogarnęłem, siedzę, wędkuję. No i cóż można chcieć, tylko doczekać się pierwszego brania i jakieś rybki, obojętnie jakiej, nawet może i małej. I tak mówię, dwie metody, a przydałby się jeden klasyk, tak aby mieć jakieś porównanie co i jak. Bo na klasyka na pewno jakaś płotyna czy mały leszczyk skubnęłaby na małym haczyku, cienkim przyponie, klasykiem. Ale to tylko gdybanie. Idealna woda, tafla na łowienie na waglera, na spławik. Zobaczcie, bez wiatru, bez fali. Lustro. Lustro do łowienia na spławik. No ale to innym razem. Powędkujemy na spławik, a na razie czekam na pierwsze branie na metodę na tym zbiorniku, czyli na zbiorniku kieleckim Szydówek, zwanym jako Kielcoku. Ok, czekamy, łapiemy słonko i jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć, pomimo tego, że ryby nie ma. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest pierwszą jakąś rybkę nadgającą. Prawdopodobnie może być leszczyk. Płotka to nie będzie. No ale zobaczymy. Obadamy, zobaczymy. Zobaczymy, co się skusiło. Ale woda brudna. Jaki syf. Ja stawiam na leszczyka. Za krótka trochę sztyca, ale... No ładny leszczyk. Drodzy Państwo. Więc taki w miarę fajny leszczyk, taka dobra czterdziecha, jak to się mówi, dobra czterdziecha, czyli zobaczcie sami jaka łopata, dobra. Czterdziestka, więc zrobimy mu zdjęcie. Weźmiemy go w tej pozycji, chyba że nam ucieknie.
ale zrobię mu fotkę i zobaczymy. 45 cm na bank. Taki gruby, fajny, ciemno nieubarwiony. To gdzie ja mam matę. Umoczymy tak, żeby nie było na suchej macie. Tu jest studzienka i zrobimy mu fotkę. Od 50, mówię, 46, taki fajny, 46 cm, leszczyk. Dobra, zresztą nie jedziemy robić mu foty. I to taki gruby. Baja. Okej, on sobie poradzi tam. Więc przerzucamy zestaw i pierwsza ryba zaliczona. O! Jest i druga. Powiem wam, że jak wiaterek się zrobił, falka, to zaczęły być brania. Widzicie sami na żywca, ale jak falka się zrobiła. Zaczęło to pracować, ruszyło, a tak to stało. Na bezwiecznej pogodzie. I co mamy? Drugiego pana leszczyka. No i fajnie, fajnie. Go wyholujemy teraz i prawdopodobnie taki sam wielkościowo, taki 45 cm. Więc widzicie sami, że jest pięknie, drodzy Państwo. Nawet większy. Nawet większy. Piękny lech. Ten będzie większy o 2 centy na bank. Zobaczcie, jaki. 1, 2, 52. 52. 52. Taka łopata. Piękny. 52 cm. Baja. Fajna ryba. Jest w pytę. Zobaczymy, co wybiera. Może być leszcz podobnej wielkości. Zobaczymy. Nie, to jest mały karpik. Mały karpik jednak. Mały karpik. O, spadł jeszcze. Ale to był mały karp. Mały karpik, bo widziałem goły. No ale coś się zaczyna dziać. I oby jak najwięcej rybek. Mamy kolejną rybkę. Przestój był trochę. Więc
bez wstępnego nęcenia, to wiecie jak to jest. Ryba nadpłynie, przepłynie, nadpłynie stado zainteresowane, nie później odpłynie, jak nie ma co żyć, jeść, jak to się mówi. I w końcu jest kolejna rybka. Zobaczymy tylko co. O, spięła się, nawet nie widziałem co. Oj, Boże, za drobne haczyki, osiemnastki, a za duży plecik, więc zmienię przynętę na inną. I druga ryba, która mi się spięła, czyli karpik, i teraz nie wiem co to było. Na leszcza mi to nie wyglądało, bo na bok szło. No być może nieduży karp albo leszcz taki ponad 50 cm, który oczywiście spiął się. Zobaczymy co zmiana była przyponu haczyka na większy. Bo mi ryby z tamtego spadały. I zobaczymy co jest. Wejdę, schłodzę się trochę. Ładny leszcz. Znów taka pod 50. Kolejny ładny lesio z Kielcoka. I ryba wyholowana. Zobaczcie jaka łopata. Zobaczcie jaka. 50. 50. Taka kolejna 50. Baja. Ładna 50. Baja. I wędkujemy dalej. Prawdopodobnie idzie jak szmata, przepraszam za wyrażenie, będzie kolejny fajny leszczyk. Łopata, kolejna prawdopodobnie 50. A tam ci ciągną, ciągną. Ciemnie, ciemny, ciemnie ubarwiony mocniej. Kolejna 50. z Kielcoka. Kolejna 50. z Kielcoka. Kolejna 50. z Kielcoka. Zobaczymy miarkę. Pięćdziesiąt dwa. Zobaczcie, jakby nie było. Od 50 i 102. 52. 52 centymetry. Piękny. Leszek. Co ma? Wiecie gdzie meszek? Baja. Podobnie znów leszczyk.
jakiś fajny. Zobaczymy tylko. Więc podbierzemy rybkę. I mam ładnego leszcza. No duże dzisiaj te leszczyki biorą. Taki pod 50. Kolejny piąty. Namoczymy matę. Tak, żeby nie mierzyć na suchym. Zobaczcie, jaka łopata. 50, 100. Zobaczcie. Nawet w tą stronę naciągnę, jakby nie było. Jakby nie było. 51. 51. Kolejna 50. Zobaczcie, jaki 51. Baja. I wędkujemy dalej. I jest kolejna rybka. Prawdopodobnie kolejna 50. Ale zobaczymy, jak wyholujemy. Nie inaczej. Ja się cały czas opalam. Drodzy Państwo, nie inaczej. Cały czas się opalam. Przyspałem się trochę i rzadko przerzucam, ze względu na to, że oszczędzam zanętę. Pięćdziesiątka. Widać, że ciemny, pięknie ubarwiony, ciemny leszcz. Więc chodź, szybciej cię wypuszczę, wyholuję. Kolejna. Szósty chyba. Pięćdziesiątak. Ryba wyholowana, więc jeszcze ją zmierzymy dokładnie. Jeszcze ją zmierzymy, czyli tada, jaka łopata, woda PZW Kielcok, i mamy 50. Gęba bez centymetra.
49 naciągnę. 49 centów. Zobaczcie, jaki ładny baja. Płyń, byku. Piękne, jak to się mówi, pięćdziesiątki. Dzisiaj same łowię. Się sprawdza, kończy się, więc widzicie, rzadko przerzucam. Po 40 minut nawet trzymam. Po godzinie. I takie wędkowanie. Tak mówię, przespałem się trochę. I mieszanka dopracowana na wodach stowarzyszenia. I przynosi efekt w postaci ładnych leszczyków z Kielcoka. Więc oszczędność w zanęcie. Do klipa. I tak mniej więcej to, drodzy Państwo, wygląda. Czyli obmyję matę. Najważniejsze, że rybki biorą, słońca nałapałem. Z tego śluzu weźmiemy naszą matę. I jak się suszy. Niech się suszy, nie inaczej, jest bajecznie. Czyli pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. W pytę pyza, w pytę. Stoper włączony. No i zobaczymy, tak 40 minut. Tak, aby mi zanęty starczyło. I wędkujemy dalej. Podbierak się suszy, mata się suszy. No i oby coś jeszcze kapnąć. A ja się przedrzymę coś, ale nie coś niedużego. Może być mały leszczyk albo płotka. Płoć, nie, co to jest? Zmieniłem? Nie, płoć. O! Płoć była. Założyłem różowy tuńczyk. Była płoć albo jaś mały. No ale co z tego? Za szybko. Niewielka ryba. Ale się spięła, więc przerzucę zestaw. I jeszcze raz zobaczymy, co i jak. Tuńczyk. Więc tuńczyk. Ok. Żeby podkreślić, przydętę chowamy. Zasypuję i delikatnie jeszcze tuńczykiem potraktuję to. Przesypę, docisnę, ścisnę, uformuję i oczywiście poślę przed siebie zanęcę. Dobrze. Taka kolorowa mieszanka. Przynęta różowa. O zapachu tuńczyka, podkreślona tuńczykiem. Ok. Do klipa zapinamy. I wszystko w tym temacie. I czekamy na kolejne branie. I jakąś fajną jeszcze z sobotniego dnia na Kielcoku. Mamy rybkę. Coś. Kij się wygina, więc będzie większy leszczyk. Zobaczymy. Kolejna pięćdziesiątka prawdopodobnie z Kielcoka. Chyba że mały karp, bo coś mi bije. Coś mi bije za bardzo. Ale zobaczymy, co to jest.
Nie, leszcz. 50. Kolejna 50. Zobaczcie, jak się ładnie błyszczy. Kolejna 50. Nie będę już maty moczył, ale zobaczcie sami, jaki piękny. Oż. Jaki piękny złocisty leż. 50. Kolejna baja. Uflogał mnie, bo jak ja tych leszczy nie lubię, wszystko w śluzie, spodenki upieprzone. Tak bym się, wiecie co, zrobił. Ach, dobrze, wędkujemy dalej. Gwałtowne branie. I mamy kolejną rybę. Prawdopodobnie leszcza, bo dzisiaj same leszcze takie 50 biorą. Więc wyholujemy rybę. Pomalutku. Uspokoimy po dnie trochę, żeby nam nie wplątała się w tamtą. Leszcz. No, którędy on poszedł? Przeszedł. To muszę wejść do wody i z tej strony go podebrać. Pięknie świecący leszczyk. Z Kielcoka. Okej. Kolejna łopata. Zobaczcie, jaka piękna łopata. Piękna łopata. Taki pod 50. Baja. Nie mierzyłem, bo już nie chcę maty moczyć. Już się ubrałem. Klapki to moment wyschną. Maty nie chcę już moczyć. A siatkę to w domu wysuszę. Z kosza. Więc machaj wędą. Ryby będą. Nie inaczej, drodzy panowie i panie. Nie inaczej. 18:08. Czas kończyć ten dzisiejszy wypad na Kielcoku. Więc, drodzy państwo, jadę do domu. Nic dodać, nic ująć. Leciał tak pokazana w filmie. Kilka pięknych leszczy wpadło. 50, powyżej 50 cm, jak na tą wodę. I cóż, sieć. Odpoczynek, słońca złapałem i jadę do domu, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, wciąż jesteście za dobre i złe i jadę do domu. Cześć!